Pokażę Wam troszkę, co tutaj się robi. Pogoda jest. Padało, ale już przestało. Najciekawsze od razu pokażę Wam, jak wygląda ziemia po dwóch godzinach deszczu. Żeby tam każdy sobie zdawał sprawę. Na przykład tutaj. Zobaczcie, dwie godziny padał deszcz. Nie taki rzęsisty, ale padał, nie? I patrzcie, jest mokra. Widać to chyba. Nie? Teraz paluchem trochę pogrzebiemy. O! I zobaczcie, już jest sucha ziemia tutaj. To już widać. Dosłownie nie wiem, no 2-3 cm. Przesuszyło. Przemoczyło, znaczy się. I tyle. Kurczę. Teraz Ania będzie na mnie krzyczała, że rękę brudną wycieram o spodnie, jak zauważy. O, zauważyła. Inaczej yy, usłyszała. Tutaj sobie się schowała, pokażę Wam ją, bo ona nie chce być nagrywana nigdy, żeby jej tam nie pokazywać. O, właśnie tam sobie odpoczywa, bo weekend, wiadomo, się zaczął. Nie nagrywaj mnie. No, nie nagrywaj. Ona sobie leży tu, tu sobie leży Lusia, bo też odpoczywa. Lusia to jest taki jeden wielki nierób całymi dniami sobie tak leży tylko z rana i wieczorem chodzi na spacery. W bani już rozpalone. Dym trochę taki, nie wiem, czy widać białowate, ale to ja mm, spalam ścinki z krokwi, które były tam e, cięte, te krokwie na górze. To są takie ścinki, i to drewno nie jest zupełnie suche. Ono jest przesuszone, ale nie jest suche i troszeczkę ten dym taki ciemnowaty. Ale się spali, jest to niemalowane, więc będzie ok. No a to wygląda teraz tak. E, co tutaj? Mamy trochę bajzlu. No niestety, przy takich robotach zawsze tak się trochę dzieje maszyna schowana, bo padało, żeby nie zamoczyła się, to pożyczona od kolegi, nie moja, więc trzeba było trochę ją tam nakryć, nie? Jak nie, albo schować, a tutaj nie mam jeszcze dachu zrobionego. No i dlaczego też go nie zrobiłem? To, bo najpierw, bo mam już materiał na nadwitkę, przyjechał, trzeba go pomalować oczywiście też najpierw i dopiero wtedy zamontować, ale jak będziecie pamiętali albo pamiętajcie, jak robicie coś takiego, Czyli używacie takiej dechy pióro pust, nie? Czyli każdy mniej więcej wie o co chodzi, to byłby problem z włożeniem tej ostatniej. Gdybyśmy mieli tutaj już zabudowane dechą, to ta ostatnia, żeby ją potem włożyć, musiałaby mieć pewnie taką szczelinę. Tam by została taka gdzieś szczelina, więc dlatego yy, najpierw daliśmy to, a dopiero później będziemy dawali. Yy, a dopiero później będziemy dawali e, to, co chciałem powiedzieć, że nadbitkę, nie? No, trzeba pomalować drewno. Niestety e, deszcz nie pozwala nam e, za bardzo malować, dlatego też dach nie jest pokryty membraną, jakąś tam, żeby membrana, jak wam mówiłem, jedna z tańszych nie ma tutaj żadnego znaczenia przy takim domku. E, jeszcze raz powtarzam, to nie jest domek taki, co niektórzy myślą, że do zamieszkania. Nie, to ma być dom gratownik, czyli taka zwykła wiejska szopa. Z wierzchu to będzie w miarę wyglądało, w środku nie musi. Ja rozumiem, że niektórzy by chcieli, żeby tam w środku też to było pięknie, super i wspaniale, że w razie czego to można byłoby tam mieszkać. Nie, no żeby tam można było mieszkać od samego początku, trzeba byłoby to inaczej robić. Także zaczynając już od fundamentów, czy tam od płyty. Więc wtedy musiałoby to inaczej wyglądać. Tą strona mamy już obitą, tak. Tutaj teraz połowa, bo tutaj też trzeba się liczyć, pamiętać jedną ważną rzecz, żeby jak najmniej odpadów było, więc te odległości między słupkami, potem jak przycinka jest, ja mam metrowe te dechy i potem jak na przykład mi zostaje metr, to byłby prawie, że odpad, więc muszę kombinować, robić łączenia. Tu już też mamy wyprowadzone oczywiście poziomy. Pierwszą trzeba dobrze wypoziomować, więc potem jest łatwiej. Co tutaj? O, trochę widzicie widać, pomalowane zostały te belki. Bania tu krzyczała, że tak to już też nie może być. Tu trzeba jeszcze pomalować te belki. No, faktycznie, może przecholowałem, żeby nie malować. Ale jak się pomaluje, to nie będzie widać takich właśnie e, betonowych pozostałości po tych e, używkach, nie? No, i tyle. Jak już się pomaluje, to nie będzie tu widać. Trochę trzeba zdrapać, gdzie jest więcej tego betonu, czy tam zaprawy jakieś. I tyle. I Będzie taki czarny, a to będzie już naturalny kolor. Z tym, że też może tam. Ale nie, tutaj chyba nie będę nic, jeżeli to jakiś bezbarwny olej. Ja nie używam żadnych lakierów, żadnych y, takich typowych impregnatów tylko sących na bazie wody. Tylko wszystko co jest, to jest z olejem. Nie wiem, czy to jest najlepsze czy najgorsze. Nie wnikam w to. Po prostu. Zdaję egzamin na tamtych częściach, gdzie mam malowane właśnie takim impregnatem. To też jest jakiś impregnat, tylko na bazie oleju, nie? I tam to działa, nie łuszczy się lakierów zresztą, w ogóle Wam nie radzę stosować na zewnątrz, bo po 3-4 latach lakier bardzo brzydko wygląda. Wszystko, co jest na bazie lakieru potem się łuszczy i takie odchodzą duże kawały, nie? Tu na przykład narożnik, no to wiadomo, jest... Jedna strona, nie? I tu będzie zakrywka, coś już jak ala, tutaj na przykład. Tu trzeba zawsze malować takie y, badziewia, już, żeby, bo tam potem nie będzie dojścia. Tutaj na przykład można później y, pomalować. I co, co tu chodzi? Tu przyjdzie jeszcze deska. Jedna i tu druga, nie? Tylko, że już nie taka cieniutka, tam powiedzmy dziesiąteczka. I będzie taki zrobiony y, narożniczek, nie? Każdy, chyba nie więcej o co chodzi, że będzie to wszystko zakryte, żeby nie było widać tych właśnie takich rogów, bo one nie wychodzą idealnie, że tak powiem. Tak samo będzie jak tutaj będzie okno wstawione. Nie? Tylko jeszcze nie wiem, czy zlicuję go równo z tym, czy nie. To też będzie taka obwódeczka, także nie będzie tych śrub widać. Tu mam na tej ścianie dwa łączenia. Jak widać, w tym miejscu to nie jest na felc, tylko takie zwykłe. Tak samo tutaj, i się zastanawiam, że może bym walnął taką dechę całą po długości, nie? Widać? Eee, wstawkę, tak jak na rogu, i byłyby dwie takie zasłonki tych wkrętów. Ja używam wkrętów coś Ala to, czyli one nie są takie żółte, tylko takie srebrne, eee, i dlatego je trochę widać, nie? Ale jak się tutaj też pójdzie zasłonka na ten róg, więc nie będzie tego widać, więc nie ma problemu. Zobaczcie, jak czasami wychodzi. Przykrótko ucięte, nie? Ale to nie ma właśnie żadnego znaczenia, ze względu na to, jak przyjdzie ta, ta, no nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Taka zasłonka, no powiedzmy. Na to i tyle. A tu jak Wam mówiłem o tym, że co by wyszło tam, gdybyśmy mieli już dach zrobione. I nie moglibyśmy jej wsadzić, to tu widać pod krokwiami. To jest właśnie taka dziura byłaby wtedy. I o ile pod krokwią nie przeszkadza, bo tam jest tam murłata, jak gdyby belka, tak? I tam dziury na wylot, na wylot nie ma i nie będzie, to w tym wypadku byłaby dziura. I wtedy trzeba byłoby znowu jakieś listeweczki dawać, doklejać, tam dokręcać, żeby zasłonić tą dziurę. Dopiero później. Także najpierw to zrobimy, a dopiero później e, dach. Nadbitkę i wyrówn listwę wyrównującą, yy, folię, tą membranę i do widzenia i lecimy. Przyjechały też już kontrułaty. Krokwie mam gdzieś, nie krokwie, a łaty mam gdzieś tam trochę w innym miejscu. Ogólnie taki rozgardiaż. Patrzę, dym przestał lecieć, a więc jednak suchrzę trochę teraz, drewno się pali. I co? I wieczorkiem do. Basenu, że tak powiem. No nie do baseny, ale do bani. Trzeba trochę się w weekend zrelaksować. Także trzymajcie się pozdrawioneczka i co? Niech tak będzie jak jest. Mam nadzieję, że jeszcze popada. Wiecie, że jest koniec lipca, patrzcie i u nas jeszcze nie było grzybów. Pojedyncze gdzieśkolwiek tam czasami ktoś znalazł, ale ogólnie żadnych grzybów u nas nie ma. Nie ma żadnych po prostu, e, dlatego że było tak sucho i pomimo, że w ostatnim czasie takie przelotne deszcze przechodzą, tak jak właśnie dzisiaj, to przemaczają dosłownie tylko tyle ziemi z wierzchu e, i jest jak jest. E, tu niektórzy mówią, że mam brzydki trawnik. Ja tutaj w ogóle nie mam trawnika, ja tu mam takie coś, co, co, co rośnie. To jak już się skończy ten domek, pewnie na, za rok będzie chyba trzeba wszystko przegarnąć jeszcze raz i tyle. No. Mamy ziemię tutaj lichą i, i rośnie jak rośnie. Trzeba by było lać na okrągło wodę. Zresztą u nas teraz, nie powiem przez kogo, ale mamy strasznie dużo zielska. Oprzez takie coś jak tutaj rośnie za płotem na przykład, nie? O, to widać i to wszystko potem te nasionka lecą do nas. Z drugiej strony jest prawie sama trawa, więc to nie przeszkadza. A z tej strony leci to wszystko do nas i rośnie sobie jak chce, więc jest jak jest. Także miłego weekendu, szybkiego. Ania. Pozdrawiam. No, Ania też Was pozdrawia.